Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Łukasz powiedział, że przedstawię wam trzy mentalne zasady sukcesu, bo tak rzeczywiście nazwałem to moje dzisiejsze wystąpienie, więc opowiem wam o wszystkich sześciu w ciągu najbliższych 30 minut. Ale na początek mam pytanie. Gdybym zapytał każdego z was, tak jak tutaj siedzisz, co sprawiło, że właśnie dziś jesteś tutaj na tych targach i w tej sali, to prawdopodobnie po kilku chwilach zastanowienia i być może rozmowy doszlibyśmy do wniosku, że sprawiły to emocje. Emocje, które budzą się w nas za każdym razem, kiedy myślisz o tym, co się może wydarzyć w przyszłości. Jak piękne życie cię czeka, jak wiele celów jest do osiągnięcia i kim ty chcesz w przyszłości się stać. Emocje, moi drodzy, właściwie decydują moim zdaniem o wszystkim, co się dzieje, jeśli chodzi o nasze działania. To, jak pięknie dzisiaj tutaj wyglądacie, nie jest niczym innym, jak rezultatem tego, że jakiś czas temu nabyliście odzież i garderobę, która w jakiś sposób was identyfikuje, utożsamia, jakoś się w niej czujecie i daje wam pewne wartości. Generalnie wychodzimy z założenia, że decyzje podejmujemy na dwa sposoby. Funkcjonalnie i emocjonalnie, w szczególności decyzje zakupowe, aczkolwiek ja jestem człowiekiem, który uważa, że większość decyzji podejmujemy emocjonalnie. Przyłączę się do tego, o czym mówiła Ania kilka chwil temu. Moje drogie panie, kiedy kupujecie 25, może 30 parę butów, to jaka to jest decyzja? Funkcjonalna czy emocjonalna? Funkcjonalna. Założę się, że kilka pań powie, że funkcjonalna, oczywiście tak, ta szpila ułatwia mi transport. Na pewno. Natomiast nie, to jest decyzja emocjonalna, bo te buty są piękne. Bo coś takiego sprawia, że po prostu chcesz je mieć. Panowie, kiedy kupujecie samochód, ja teraz jestem na etapie wymiany swojego samochodu, kupna nowego, pojechałem nieopatrznie do jednego salonu na jazdę próbną, wszystkie inne marki i auta przestały istnieć. To nieważne, że to auto jest zbyt drogie w stosunku do tego, jakie powinno być i że totalnie nie nadaje się do jazdy po mieście, ale ja je chcę, bo moje emocje już tam są, już siebie widzę, jak jadę. Co rodzi bardzo ważne pytanie. Kto tutaj rządzi? Czy emocje rządzą nami, czy też my zarządzamy naszymi emocjami? A jeżeli emocje rządzą nami, to czy da się to zmienić? Wyobraźcie sobie dziecko, które ma lat 11 albo 12. Dziecko, które ma przed sobą wiele lat życia, ma swoje plany, ma swoje marzenia, ma też swoje lęki i obawy. I ma jedną przywarę, która strasznie utrudnia mu życie. Mianowicie jest cholernie nieśmiały. Jest tak nieśmiały, że wstydzi się rozmawiać z ludźmi, nie mówiąc o tym, że wstydzi się rozmawiać z koleżankami w klasie. O tym nawet nie ma żadnej mowy. I ten chłopiec w którymś momencie wkracza w wiek dojrzewania. No jak wkracza w wiek dojrzewania, to również pojawiają się innego rodzaju emocje i pierwsze miłości. Więc chłopiec zakochuje się w koleżance z osiedla. I tu pojawia się problem. Bo z jednej strony serducho bije jak szalone, ale z drugiej strony nieśmiałość nie pozwala nic z tym zrobić. Więc po wielu wewnętrznych bojach chłopiec w którymś momencie zdobywa się na akt odwagi. Łapie za słuchawkę telefonu. To były czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, w związku z czym łapie za telefon stacjonarny. Pamiętacie w ogóle telefony stacjonarne? Łapie za telefon stacjonarny, dzwoni i pyta koleżankę, czy ona się z nim umówi. A ona ku jego zaskoczeniu mówi, że tak. W związku z czym umawia się czym prędzej, odkłada słuchawkę i pojawiają się jeszcze bardziej skrajne emocje. Z jednej strony jest radość, satysfakcja, euforia, wreszcie coś udało się przełamać, wreszcie coś udało się zrobić, czego do tej pory się bał, a z drugiej strony pojawia się panika, no bo co teraz? A jak nie wyjdzie, a jak się nie uda, a jak coś pójdzie nie tak? I te dwie skrajne emocje walczą w nim przez jakiś czas, aż w końcu negatywna emocja bierze górę i lęk oraz strach zamienia się wręcz w panikę. Więc w przypływie paniki chłopiec łapie za słuchawkę po raz kolejny,
dzwoni do koleżanki i pod jakimś totalnie bezsensownym pretekstem odwołuje swoją wymarzoną randkę i wymarzone spotkanie. Po czym odkłada słuchawkę i z poczuciem totalnej porażki zostaje sam. Jak być może już się zaczynacie domyślać, historia, którą wam opowiadam, to jest moja historia sprzed bardzo wielu lat. W związku z czym, gdy to się wydarzyło i wiecie, z perspektywy nas, dorosłych ludzi, wydaje się to dość banalne. No co, chodzi tylko o randkę. Ale de facto z perspektywy młodego człowieka, który chce przełamać swoją nieśmiałość, to jest walka o życie. Więc gdy to się stało, to zamknąłem się w pokoju i zacząłem ryczeć. Ryczałem pół dnia i pół nocy, ubolewając nad tym, jaką pierdołą życiową jestem. I poniekąd słusznie, dokładnie. I w którymś momencie, w środku nocy, kiedy łzy już wyczyściły, bo łzy oczyszczają, kiedy łzy wyczyściły, co miały wyczyścić, nie mając bladego pojęcia o rozwoju osobistym, bo rozwój osobisty jeszcze nie funkcjonował wtedy w Polsce, zrobiłem coś, o czym 20 lat później dowiem się, że to ma swoją nazwę, że jest pewną strukturą i że można tym zarządzać. Chwyciłem kartkę papieru, chwyciłem długopis i zacząłem spisywać, co mi się do cholery we mnie nie podoba. A jak to zrobiłem, to zacząłem sobie wypisywać, jaki chcę się stać. I gdy stworzyłem coś takiego, podjąłem dziecięcą przysięgę, która nie wiedziałem jeszcze o tym, że zostanie ze mną na bardzo wiele lat, ale wiecie, dziecięca przysięga potrafi siąść na całe życie. Więc podjąłem przysięgę, że będę się zmieniać w tego człowieka, którym chcę się stać. Że za każdym razem, kiedy będę miał okazję zrobić coś, czego do tej pory się bałem, to będę to robić. Minęło bardzo wiele lat. Przyszedł rok 2012, a ja stałem w Warszawie pod Pałacem Kultury na backstage'u, czyli na zapleczu wielkiej sceny, opinany mikrofonami. Przed sceną czekało 167 tysięcy ludzi. Ja już byłem człowiekiem, który żył na scenie, żył z pracy na scenie. Mało tego, uczyłem ludzi pewności siebie i pracowałem. Ta impreza, o której mówię, to jest warszawska fanstrefa podczas Euro 2012 i mecz Polska-Rosja tego dnia. 167 tysięcy ludzi bawiło się w tej właśnie strefie. I słuchajcie, moment, kiedy wyszedłem na scenę i idąc gdzieś w połowie kroku, nagle ten Artur, już dorosły, który mówi do ludzi, spotkał się z tym małym Arturkiem, bardzo nieśmiałym. I to było niesamowite spotkanie trwające ułamek sekundy, które odbyło się tylko w mojej głowie, ale podczas tej chwili zrozumiałem jedną rzecz. Jak bardzo my, jako ludzie, potrafimy się zmieniać, kiedy czegoś bardzo, bardzo pragniemy. Więc to, co teraz chcę z wami zrobić, to pokazać wam tych kilka zasad, które moim zdaniem bardzo ułatwiają nam osiąganie celów, nawet jeżeli dziś wydają wam się abstrakcyjne i absurdalne, bo mnie wtedy to, że będę żył z pracy na scenie, to był w ogóle totalny kosmos. I oczywiście to, co blokuje nas w szczególności, to jest emocja zwana strachem. Strach, który sprawia, że często w naszym życiu wyrzekamy się własnych ideałów i marzeń. Ale to również rodzi pytanie, czym jest odwaga? Czym jest odwaga? Czy odwaga jest życiem bez strachu? Pan mówi, że nie. Kto uważa, że tak, ręka w górę? Dobrze. Kto uważa, że nie, ręka w górę? Moim zdaniem, kochani, życie bez strachu to jest głupota. Czasami nawet nieodpowiedzialność by to była naszego organizmu, gdybyśmy tego strachu czasami nie odczuwali. Odwaga jest działaniem pomimo tego, że ten strach w nas jest. Więc to, co zrobię z Państwem teraz, to przez najbliższych parę chwil wywrócę wam ideę strachu do góry nogami, ok? Tak, żeby strach z tego paraliżującego wroga stał się waszym sprzymierzeńcem. Miałem kiedyś wypadek. Na moście Siekierkowskim w Warszawie, gdzie w środku nocy, jadąc 3 miesiące wcześniej kupionym samochodem, jak widzicie, zamieniłem go w kupę złomu.
Wpadłem w poślizg. Wpadłem w poślizg, w którym zasuwając trochę bez pamięci, trochę bez myślenia, z bardzo dużą prędkością, zacząłem manewrować i jedyne, co było moją kwestią decyzyjności, to jest to, w co przyłożyć, bo wiedziałem, że już z poślizgu nie wyjdę. Opcje były dwie. Była barierka zewnętrzna, za którą znajdowała się przepaść, a tam dalej jeszcze Wisła, oraz barierka wewnętrzna, co też nie było najlepszym rozwiązaniem, ale ostatkiem decyzyjności i tak się wydawało lepszym wyjściem niż lądowanie w Wiśle. Więc jedyne, co zrobiłem, to skontrowałem auto tak, żeby skończyć na wewnętrznej barierce. Całe szczęście okazało się, japońskie samochody są naprawdę bezpieczne. Z tego, co widzicie, wyszedłem bez zadrapania. Co prawda auto przeleciało parę metrów po drodze, wyszedłem z tego bez zadrapania. Ale to, co było najważniejsze w tej sytuacji, dotarło do mnie zdecydowanie później. Mianowicie, kiedy już zacząłem się zastanawiać nad tym całym procesem, co się działo w ciągu tych kilku sekund, kiedy byłem w poślizgu, to zrozumiałem jedną rzecz, że w tamtym momencie nie było u mnie jednej rzeczy. Wiecie jakiej? W momencie, kiedy byłem w poślizgu, nie było strachu. Nie wiem, kto z was, czy ktoś z was miał kiedyś sytuację rzeczywiście zagrożenia życia. Jeżeli tak, to być może zdajecie sobie sprawę z tego, o czym mówię w tej chwili. Kiedy naprawdę jesteś w sytuacji zagrożenia, twój mózg, twój umysł i twój organizm 100% twojej energii zużywa na jedną rzecz. Na wyprowadzenie cię z sytuacji, na wyjście z opresji. W momencie zagrożenia nie ma strachu. Odwróćmy to. W takim razie, co znaczy sytuacja, kiedy macie w swoim życiu strach? W chwili prawdziwego zagrożenia nie ma czasu na strach. Strach pojawia się tylko wtedy, kiedy ma na to czas. Strach pojawia się wtedy, kiedy masz na tyle dużo czasu, żeby sobie pohalucynować i wyobrazić, co się może jeszcze spieprzyć za chwilę. Nie, to okej. Okay. To znaczy, że nie masz takiej sytuacji, w której reagujesz. Po prostu możesz sobie wyobrażać, że jak to się stanie złego, to tamto się stanie gorsze, to się stanie jeszcze gorszego. Strach pojawia się tylko wtedy, kiedy ma na to czas. A to też może oznaczać, że strach pojawia się tylko wtedy u was, kiedy jest bezpiecznie. Przełóżmy to na wystąpienia publiczne. Nie wiem, kto z państwa boi się wystąpień publicznych, ale pracuję z takimi przypadkami. Wiem, że większość ludzi generalnie nie przepada za tego typu rodzaju wystąpieniami i działaniem. Strach największy jest wtedy, zanim człowiek wyjdzie na scenę, bo kiedy wejdziesz już i tutaj mówisz, tak jak ja mówię do was teraz, nie ma na to absolutnie czasu. Jak popatrzycie na strach w ten sposób, że jest informacją, że masz na tyle dużo czasu, przestrzeni i miejsca, żeby pozwolić sobie po prostu pohalucynować, co tam się jeszcze może zepsuć dalej, a jest on tylko informacją, że w danej chwili jesteś bezpieczny albo bezpieczna, to totalnie wywraca emocje z tym związaną. Ale pójdźmy dalej, bo strach ma jeszcze kilka innych ważnych zasad. Strach jest informacją, że robisz coś nowego. Sytuacja randka. Jesteście na randce, pierwsza randka, nie doszło jeszcze do pierwszego pocałunku, ale wszystko ku niemu prowadzi, w związku z czym pojawiają się swego rodzaju emocje i swego rodzaju niepewność, jak to za chwilę przebiegnie, kiedy do tego pocałunku dojdzie. Ale w końcu do niego dochodzi i przebiega w najpiękniejszy, najfajniejszy, najwspanialszy sposób. Każdy pocałunek też się musi skończyć, więc on się kończy, a potem ma do niego dojść ponownie. Czy dalej macie tę samą niepewność, lęki i obawy? Nie, już nie, po prostu chodźcie całować teraz, nie? Teraz już jest okiełznane. Strach jest informacją, że robisz coś nowego. I strach chce o ciebie zadbać. Nawet jeżeli brzmi to dla was trochę abstrakcyjnie i absurdalnie, ale gdyby spojrzeć przez pryzmat intencji, które w nas siedzą, to ten strach jest po to, aby uwrażliwić ciebie na to, żeby uniknąć swego rodzaju porażki. Czyli gdyby spojrzeć przez pryzmat intencji, strach chce dla ciebie dobrze. Jak również strach daje ci jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, pokorę i uważność. Pracowałem kiedyś z zespołem Pijama Porno przy okazji wydawania płyty Finalista. Byłem młodym dziennikarzem, który robił wywiady z muzykami przy okazji tejże płyty. Rozmawiałem z Andrzejem Kozakiewiczem, gitarzystą zespołu. Andrzej, słuchaj, 18 lat gracie na scenie.
czy ty jeszcze w ogóle masz jakikolwiek stres albo się boisz przed koncertem? I Kozak powiedział mi wtedy coś, co z poziomu logicznego było dla mnie zrozumiałe, ale z poziomu emocjonalnego chyba jeszcze nie do końca. Powiedział, tak, mam lekki strach i lekki stres przed każdym występem, za każdym razem. I Bogu dzięki, że go mam. Bo jakbym przestał go mieć, to bym chyba przestał grać. Ponieważ strach utrzymuje swego rodzaju świeżość. Daje ci pokorę i uważność. W związku z czym, kiedy na swoje strachy, lęki i obawy popatrzycie w ten sposób, że strach oznacza się, że koncentrujesz się na przyszłości zamiast być tu i teraz, że strach pojawia się wtedy, kiedy jest bezpiecznie, że on informuje cię, że robisz coś nowego, że chce o ciebie zadbać i dba o twoją pokorę i uważność, to jak się można takiego przyjaciela bać? Więc można zrobić coś jeszcze niesamowitego, co konwertuje uczucie strachu w was. Zamiast wkręcać się w te myśli, kiedy tworzysz sobie wyobrażenie, co tam się może schrzanić, to, matko, wchodzę w to, a co będzie dalej, to, o Jezu, to będzie jeszcze gorzej, możesz zrobić coś zupełnie innego. Możesz zadać swojemu lękowi pytanie, które pozwoli ci się z nim zaprzyjaźnić. Zadaj sobie pytanie, co strach chce dobrego dla ciebie zrobić. Zróbcie to przy najbliższej okazji, kiedy pojawi się w was strach i zobaczcie, co się wydarzy. Zobaczcie, co się stanie z waszymi emocjami. Kiedy zdasz sobie sprawę z tych wszystkich punktów i zadasz sobie to pytanie, nagle okaże się, że masz przyjaciela, który o ciebie dba, a nie straszy. I kiedy już uda wam się zaprzyjaźnić z tym strachem, to jest kilka kolejnych bardzo ważnych elementów, które są niezbędne do tego, żeby mieć w sobie siłę, energię, a żeby sięgać po wasze plany i marzenia. Kolejnym punktem jest konsekwencja. Kiedy byłem na studiach, to wziąłem sobie słowa mojego przyjaciela bardzo do serca, który powiedział, że studia to jest tak poważny okres w życiu, że nie wolno się spieszyć. Więc po 6 latach studiowania, będąc na 6 semestrze, okazało się, że mogę pojechać na stypendium do Finlandii. Więc poszedłem do koordynatora wydziału, mówię, dzień dobry, panie doktorze, ja bym na stypendium chciał jechać. A pan doktor mówi, dzień dobry, panie Arturze, zapraszam. Jaką ma pan średnią? A ja mówię, 3,6. On tak spojrzał, mówi, panie Arturze, ale wie pan, że stypendium jest dla najlepszych. Ja mówię, wiem, panie doktorze, gdzie mi tam do najlepszych, ale czy dokumenty mogę złożyć? On mówi, tak, może pan złożyć, chociaż ja tego nie widzę. Więc złożyłem dokumenty i poszedłem w świat. Kilka dni później poszedłem zobaczyć tablicę wyników. Na 2 miejsca w Finlandii było 8 zgłoszeń, a ja byłem 8. Ostatni na liście rezerwowej. Więc przyjąłem do serca, że się nie uda, trudno, przynajmniej podjąłem działanie. Jakiś czas później zadzwoniła pani z dziekanatu. Odebrałem telefon, pani mówi, dzień dobry, dziekanat Uniwersytetu Łódzkiego, pan Artur. Tak, pan Artur, pan do Finlandii leci. Ja mówię, pierwsze słyszę. Z tego, co mi wiadomo, to nie, bo tam 7 przede mną była miejsca, tylko 2. No dobra, dobra, tam, że miejsca były, to spoko, ale pan chce? Ja mówię, chcę. No to 3 stycznia startuje semestr, proszę szukać samolotu. I mnie z tym zostawiła. Jak? Co tu się wydarzyło? Więc wróciłem na wydział i mówię, nie zostawię tego tak. Może ci, którzy byli przede mną, coś wiedzą, czego ja nie wiem. Może tam nie wolno lecieć, może mnie zabiją, może nie wiadomo, co się stanie. I znalazłem kilka osób spośród tych, które były nade mną. Wiecie, co się stało? Ktoś inny powiedział o sobie, że w Finlandii jest zimno, ciemno, cholernie drogo. Jest, chleb kosztował 3 euro, to prawda. Dla polskiego studenta było to wyzwanie, że jest cholernie drogo, jest duży odsetek samobójców i generalnie to jest kraj do bani. I ludzie na tej bazie podjęli decyzję, że nie polecą do Finlandii. Najbardziej przerażające w tej historii jest to, że doradcy nigdy nie byli w Finlandii. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że ktoś powiedział wam coś, a wy w to uwierzyliście, nie sprawdzając? I że to coś
ta decyzja, którą odrzuciliście, sprawiła, że pożegnaliście swoje marzenie, bo ktoś wam powiedział, że się nie da. Przecież tak jest zawsze, jak masz nową ideę i nowy pomysł. Zawsze ci mówią, nie, to jest niemożliwe. Słuchajcie, otwierałem gabinet hipnozy we Wrocławiu kilka lat temu. Będąc dziennikarzem, obwieściłem moim znajomym, słuchajcie, hipnozą się będę zajmował. Wszyscy mówią, jeszcze tu wrócisz, będziesz żałował, przecież to jest nierealne, niemożliwe. Mój przyjaciel, który kładł panele ze mną w pierwszym gabinecie, po latach mi się przyznał, że kładł, bo jest moim przyjacielem, ale nie wiedział po co, bo on nie wierzył, że to wyjdzie. Dzisiaj po 5 latach sami czasami przychodzą na sesję. Więc to jest normalne, że na początku nikt nie wierzy w twój pomysł oprócz ciebie, więc nie pozwól ograniczeniom innych ludzi zatrzymać ciebie. Potrzebujesz cholernej, żelaznej konsekwencji do tego, żeby osiągnąć swój cel. Ale jeśli masz marzenie, idź za tym zawsze. To są obrazki z Finlandii. Dla mnie te pół roku było najwspanialszym czasem. Zrobiliśmy wyprawę na North Cape, najdalszy punkt Europy. Swoją drogą pojechaliśmy tam w 13 studentów, 3 osobówkami i dojechaliśmy tam tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, że się nie da. Ale to jest historia na inny czas zupełnie. Natomiast gubernator wyspy Mageroja, która jest na samym końcu, tam gdzie znajduje się North Cape, jak nas zobaczył, mianował nas ambasadorami wyspy. Powiedział, różni tu przyjeżdżali, ale takich wariatów jeszcze nie mieliśmy. A tamci nie pojechali do Finlandii. Reniferki i to jest widok na samym końcu Europy, nasza wyprawa na North Cape. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś niestety uwierzył, że nie warto tam jechać. Ale jest też kolejny punkt, który jest bardzo ważny do tego, żebyście realizowali się i osiągali sukces. I tym punktem jest elastyczność. Bo sama konsekwencja może nie wystarczyć. Znacie ludzi, którzy bardzo konsekwentnie od wielu lat grają w totolotka i uważają, że to jest jedyna ich strategia na to, żeby stać się bogatym, bo nie wierzą w to, że są w stanie zbudować taki brand, który będzie zarabiał kupę kasy. I nigdy nie stają się bogaci. Oczywiście nie wy, ale pewnie macie takich znajomych. Ale udowodnię wam, że wy też. Kto z was miał sytuację, że zawiesił ci się komputer? Ręka w górę. Co robisz, gdy zawiesza się komputer? Zaczynasz wciskać klawisz Escape lub też Alt, Control, Delete, żeby odwiesić komputer. Co się dzieje dalej? Im bardziej komputer wisi, tym szybciej i mocniej zaczynasz naciskać klawisz Escape lub Alt, Control, Delete. Z logicznego punktu widzenia tylko i wyłącznie dodajesz kolejnych operacji komputerowi, które i tak macie już dosyć, bo się już zawiesił. Ale nie, będę, to jest strategia escape, to się nazywa, możecie zapamiętać. Tak, będę w ten sposób. Jeżeli coś nie działa, zrób to inaczej. Elastyczność oznacza uwrażliwienie się na to, że kurde, masz prawo nie wiedzieć. Musisz się nauczyć. Kiedy tworzycie sobie plany, na ogół te plany powstają razem ze strategią. Wiem, czego chcę i wiem, jak to osiągnę. Więc idę w stronę swojego celu jedyną słuszną drogą. Przepraszam, że to powiem, ale jeśli macie plany i cele, których jeszcze nie zrealizowaliście, to prawdopodobnie jeszcze nie wiecie, jak to zrobić. Bo gdybyście wiedzieli, to już byście to zrobili. Więc twoim zadaniem jest nauczyć się dopiero jak. Po to są te targi, po to spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby ludzie, którzy już osiągnęli, pokazali wam, słuchaj, tak się robi, chodź, pokażę ci. A nie myśleć, że jedyna słuszna linia znajduje się w waszej głowie. Ta elastyczność jest niezwykle ważna do tego, aby umieć zmieniać podejście, strategię i narzędzia. A na końcu jest uważność. Uważność, ta, o której mówiliśmy też wcześniej, która daje wam potencjał zauważania okazji wtedy, kiedy nadarzają się, a nadarzają się każdego dnia. Dzisiaj jest na tej sali kilkaset osób. Być może obok ciebie siedzi osoba, która ma odpowiedzi na pytania, które sobie od dawna zadajesz. Ale jeśli idziesz tylko i wyłącznie swoją jedną upatrzoną drogą, pod tytułem zrobię to tak i klapki na oczy, możesz tego nawet nie zauważyć, że ktoś daje ci gotowe rozwiązania. Więc, kochani, zwróćcie uwagę, i bądźcie uważni. Każdego dnia życie daje wam dziesiątki albo setki
sposobności do tego, żebyście osiągnęli swój cel, tylko czasami trzeba się uwrażliwić. Przestać koncentrować na tym, co się dzieje we mnie w tej chwili, tylko zobaczyć, co się dzieje w sytuacji dookoła. I gdy to wszystko już zrobicie, to wtedy są narzędzia. I jeśli chodzi o narzędzia, po to są szkolenia i po to jesteśmy tutaj my dla was, żeby dać wam narzędzia, które was do celu doprowadzą. To, co wam przedstawiłem, nazwałem pewnym algorytmem osiągania sukcesu. Złóż sobie przysięgę. Jeśli o czymś marzysz, to złóż sobie przysięgę, najlepiej na piśmie, że będziesz iść po to tak długo, aż to w końcu zrealizujesz. Zaprzyjaźnij się ze strachem, bo zła wiadomość lub też dobra jest taka, że strach zawsze będzie. Był, jest i będzie. Pytanie, jak go potraktujesz? Czy jako coś, co cię sparaliżuje? Czy jako coś, co stanie się twoim przyjacielem? Będziesz mieć świadomość tego, że jest i będziesz działać pomimo, mając z tyłu głowy, hej, przecież to on i tak chce dla mnie dobrze. Więc hajda, jedziemy dalej. Zadbaj o konsekwencję liczoną w latach. Jeżeli konsekwencji starczy ci na tygodnie albo miesiące, najlepiej już teraz odpuść. Bo sukces mierzy się w latach. Dzisiaj, słuchajcie, żyjemy w szybkim świecie, kiedy nagle ktoś pojawia się w telewizji. Nagle ktoś pojawia się na scenie. Nagle ktoś staje się znany. I wszyscy widzimy świat nagle, świat instant. W ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że za tym nagle stoi bardzo wiele lat pracy, nikomu niezauważalnej, taką, w którą nikt na początku nawet nie wierzył. Moje nagle, tak jak dzisiaj mam okazję tutaj przed Państwem stanąć, zajęło 8 lat, odkąd zmieniłem dziennikarstwo na rozwój osobisty. Więc przygotuj się na to, że Twój cel będzie się realizować w latach, ale uwierzcie mi, warto. Reagujcie elastycznie, mając w sobie uważność na to, co daje ci świat. A na końcu zdobądźcie narzędzia do realizacji celu. Za chwilę ja Państwu zaproponuję to szkolenie, które ja mam dla was do zaoferowania. Natomiast uważność jest związana z pewnym potencjałem. Dlatego czas na prezent. Agnieszka, chodź na scenę. Czasami jest tak, że uważność pozwala ci osiągnąć coś szybciej, łatwiej. Po prostu tak. To jest nasz pojemnik, do którego Państwo wrzucaliście dzisiaj wizytówki. Agnieszka, chodź, zostań ze mną. Znajduje się tu trochę wizytówek. Za moment. Aga, wylusy, dajcie jej brawa, ej. No, dziękuję. Za moment, Aga. Wylosuję jedną z nich. Jeszcze nie, poczekaj, możesz tam uruchomić maszynę losującą, ale jeszcze nic nie wyjmuj. Osoba, która, jeżeli jest na sali, której wizytówkę wyjmiemy, jeżeli tutaj jest, dostanie zaproszenie na nasze szkolenie certyfikowany praktyk NLP wartości 5800 zł. Czy można dorzucić? Uważność skończyła się wcześniej. Teraz już można posłuchać mnie dalej. Osoba, którą wylosujemy, dostanie zaproszenie na certyfikowanego praktyka NLP, 7-dniowy kurs, który pomaga zarządzać własnymi emocjami, daje wam narzędzia, jak budować relacje z innymi ludźmi, jak budować sobie strategię osiągania celów i realizacji. Komu znana jest tematyka NLP? W ogóle ręka w górę? No właśnie, części z was jest już znana. Jest to kompleksowe szkolenie, w którym przez 7 dni pracujemy nad tym, żebyś wyszedł w niedzielę jako człowiek, który bardziej wierzy w siebie, ma narzędzia i potrafi zarządzać swoimi własnymi emocjami.